koszyty, ptasie, kuźma, cały balkon zafajdany. Halina, podaj szpachelkę. Jutro im tu kreta nasypie. Cześć! No cześć! O, cześć! Ty, pa, ile tu ludzi jest? Ty, pa, o! Wszyscy się tu gapią, pa! Ty! Czekaj, mam pomysł! No. Chodź gruchamy, może chlebek mają, nie? O, dobra, dawaj! Sknery! Jak to ludzie! A swoją drogą, ty wiesz co oni o nas gadają? Na? O gołębiach? Na. Ty, że, uważaj na to, nie uwierzysz, że my gołębie, nie? To nic nie robimy, całe dnie na dachach siedzimy, ty, żremy i... Ty co? No. My nic nie robimy! Nic nie robimy. Także tego... A co słychać w ogóle? A dziękuję, wiesz jak jest, no. Ziarno kupa jakoś leci, nie? No. A co u ciebie opowiadaj? Słuchaj, no. Mam nową robotę. A co ty mówisz? Słuchaj, w budowlance robię teraz. O? No, elewację wykańczam. Dobra, dobra, bo mnie zagadujesz, a miałem pytać. Co? Co ty masz na łapie? Gdzie? Tu. A, daj spokój, zaobrączkowałem się. O kur! A z kim? Z kim? Z Grażyną, nie? To co, ty nic nie mówisz? Bo się nie ma czym chwalić, słuchaj. Jak ja już w pierwszy dzień miałem z nią takie spięcie w gniazdku. No słuchaj, przelatuję z miasta do gniazda, nie? No. A tu pióra porozpiżane, ty. A ona se przed telewizorem, rozumiesz, ze skórką od chleba na szyi. Co to zazwyczaj, nie wiem? Z Krakowa. O, se gwiazda telewizję ogląda, wiesz? A co ogląda? Ziarno. No. Ja mówię, przepraszam kochanie, może jakiś obiadek by się znalazł, nie? No i? Się znalazł, no. Zrobiła mi, zrobiła. Gołąbki. No. To awantura. A jeszcze jaka? Wzięła jajo i poleciała do mamuni. Nie wiem, czy wróci w ogóle, wiesz? Czy ty, a ona nie jest pocztowa przypadkiem? Pocztowa. To wróci. Pocztowe zawsze wracają. No tak. No. Ty. Na. A u ciebie jak w tych sprawach? Lepiej? A daj spokój, daj spokój. Ale weź mi to, popatrz na mnie. No. Ale powiedz mi, czy mi czegoś brakuje? Ale szczerze. Ale skąd? Ale szczerze. Ale skąd? Ale szczerze. Ale skąd? Co ty? Ty, ja ci miałem mówić. Ty wiesz, że ty mi od tyłu aktora przypominasz? Co ty? No poważnie, od tyłu to ty jesteś istny Gary Cooper. No. Słuchaj, właśnie, bo poznałem ostatnio taką fajną jedną, wiesz? Tak? Tak. I zabrałem ją, słuchaj, do tego wypasionego gołębnika, wiesz? No co, ty do gołębieskiego? Tak. I co? Słuchaj, no. Słuchaj tego. I mi ją kogut wyrwał. Kogut? Patrz, skóry, syn. Tak. Rzucił ziarnem i poleciała. No widzisz, bo one takie są, wszystkie teraz na ziarno lecą. Powiem ci, że teraz to mi to wisi i na ludzi spada. Tak. Ty, czekaj, ty, ja wiem, dlaczego cię zostawiła, ty. No. Poszło o to, co zawsze, ty. No. Że gołębie są mniejsze od kogutów, wiesz? A co ty? Mówić. A skąd? Mówić. A skąd? Słuchaj, ona się zarzekała, że wielkość ptaka nie ma znaczenia. No. O, ty, ale to czekaj. To ty jesteś samotny? Tak. Ja samotny, ty. Ta. No tak, dwa piękne... Gołębie na rynku, no nie mogą się zmarnować. Ty, zapraszam cię do mnie na moje nowe okno. O! No, na parapetówę. Super! No. A co będziemy robić? Co, gówno.